Piąto Ega 6, Audi A6, C6. Postaram się nagrać, jakby ją używka. Później, kiedy ktoś się pyta, jak to tam zdiagnozować. O, właśnie już słychać. I jak się wkręca kołami, to wyraźnie słychać większe natężenie tego buczenia, więc w taki sposób można to sobie samemu jakoś zdiagnozować. Przejedziemy tu gdzieś kawałek jeszcze. Tu akurat są do wymiany dwa łożyska z przodu, ale często jest tak, że jak jest jedno łożysko, na przykład z prawej strony i skręca się w lewo, to ten dźwięk się nasila, więc tak samo odwrotnie, kręca się w prawo, a łożysko jest z lewej strony, to też się nasila. No tutaj wyraźnie ja bym obstawiał z prawej strony, że jest łożysko do wymiany, ale ktoś już to sprawdzał. I kiedy jest tak, że wyjął dwa łożyska, a z prawej strony bardziej, no i niestety no słychać to z prawej strony, więc generalnie łożyska powinno się wymienić parami, no ale z praktyki wiem, że nie każdy to chce robić z klientem, bo wiąże się to z kosztami, więc pozdrawiam.